to, co mam do powiedzenia, to ja już dawno powiedziałem. A wy i tak robicie swoje. Nie słuchacie mnie i to od dłuższego czasu. Więc tylko i wyłącznie parę elementów powtórzę. Zacznę od tego, że prawie na każdym spotkaniu mówiłem o tym, że naszemu pokoleniu los wystawił czy umożliwił spełnienie dwóch zadań. Tak się ułożyło. Pierwsze zadanie to zdejmować przeszkody, podziały, które hamują rozwój Polski, Europy i świata. I to nam się naprawdę udało. Bezkrwawo zmobilizowaliśmy Polskę, Europę, a nawet globalnie cały świat. I przy pomocy, przy takim zorganizowaniu i naszej metodach walki udało się usunąć wiele przeszkód. Zjednoczyły się Niemcy, jednoczy się Europa i na horyzoncie globalizacja. Zadanie usuwania przeszkód właściwie zakończone. Ale tu wpadamy na te drugie zadanie, którego wtedy chyba nie dostrzegaliśmy. Na gruzach tego zwycięstwa zbudować coś nowego. Na skrót ja zawsze mówię, jak słyszeliście wiele razy, że epoka podziałów, epoka, którą ja nazywam epoka ziemi, zakończona. Wojny, przesuwanie granic, zakończona. Na horyzoncie epoka intelektu, informacji, globalizacji. Ale epoka, która nie ma żadnego oprzyrządowania, ani programowego, ani strukturalnego na te czasy, na XXI wiek. Bo cały układ, państewka, kraje, bloki, to miało swoje zasady. Dopracowaliśmy się programów, struktur i to jakoś pasowało. Musimy zrozumieć, że to, co rozpoczęliśmy, tu trzeba prawie wszystko zmienić. I dlatego ja ten czas nazwałem, też słyszeliście, epoka słowa. Najpierw było słowo, a słowo jutro ciałem się stanie. A słowo to znaczy pogadajmy. Jak ta Polska ma wyglądać w tych nowych realiach? Jak wpasowujemy się w Europę, a jutro jak wpasowujemy się w globalizację? Bo to są pojęcia puste dziś. To zależy, co my tam wpiszemy. Jeśli będą mądre pomysły wpisane i programy, solidarne, przyzwoite, a to będzie wszystko dobrze. I dlatego skonkretyzowałem kiedyś trzy problemy czy pytania, które stają przed nami i w zależności od tego, jak my to rozwiążemy, jak zaproponujemy, takie będą sukcesy. Pierwsze pytanie i problem to, jaki fundament kładziemy pod tą nowość, która otworzyła się po naszym zwycięstwie. Też słyszeliście, kiedy coś takiego mówię na różnych spotkaniach, natychmiast sala się dzieli na dwie części, prawie równe. Jedni chcą budować Polskę, Europę, świat na wolnościach, wolnym rynku i prawie, tak na skróty mówiąc. A druga połowa odpowiada, nic nie zbudujecie. Mamona, egoizm, populizm, demagogia prędzej czy później doprowadzi was do zwarcia. Wyciągnijcie wnioski z waszych zwycięstw, uzgodnijcie wartości i jako pierwszy punkt waszej budowy powinny być stosowane, uzgodnione przez was wartości w Polsce, w Europie, a potem w świecie. Jak to by wam się udało, to wtedy będzie drugie pytanie. A jaki system ekonomiczny, no pod tą nowość? Na pewno nie komunizm, bo nigdzie w żadnym kraju w świecie nie sprawdził się. Ale na pewno nie taki kapitalizm. Tamten kapitalizm był do rywalizacji, wyścig szczurów.
odpadali, słabsi odpadali. Nie przejmowaliśmy się tym. W tej koncepcji wszyscy są potrzebni. Trzeba wszystkich pozbierać, niech pracują dla nas wszystkich. Jeśli to nam by się znowu udało, nie trzeba dużo. Na pewno gospodarka wolnorynkowa, ale poprawki naniesione na gospodarce wolnorynkowej i to jest też możliwe. No i trzeci problem, który staje przed nami, to jak sobie poradzimy z demagogią, populizmem i kłamstwami polityków w skali większej niż państewka. W epoce słowa, którą znów ja tu nazwałem, powinniśmy wydyskutować. W dyskusji pojawi się zrozumienie. Zrozumiemy się nawzajem. I wtedy będzie można i zauważyć ludzi, którzy podobnie myślą, ale też można będzie zauważyć rzeczy, które należy przyjąć do realizacji, a inne odrzucić. Takie jest sens naszego dzisiejszego działania i to, że się dzieją, zdarzają Trumpy, u nas bliźniaki, a jeszcze w innych miejscach rzeczy podobne, traktujcie jako przymuszenie do wielkiej dyskusji. A oni nas przymuszają, byśmy znaleźli rozwiązania, bo oni to wszystko popsują, bo to są szkodnicy. Tylko, że jedna rzecz, zauważcie, diagnozę to prawie w każdej sprawie oni mają trafną. Prawie wszystko trzeba, ja też to samo mówię, wszystko trzeba zmienić. Tylko, że leczenie mają złe. Rozwiązywanie problemów mają niedobre. I w tej naszej dyskusji musimy wydyskutować właśnie, co należy przyjąć, w czym należy się zrozumieć, i wtedy nam pójdzie bardzo wszystko łatwo. Takie wielkie zadanie w sztafecie pokoleń nam się zdarzyło. Mamy szansę na pokój, rozwój i dobrobyt, jak żadne pokolenie. Tylko, że musimy naprawdę przez dyskusję osiągnąć zrozumienie do wyzwań i do niebezpieczeństw. Wielu, kiedy ja tak dyskutuję, bo jeżdżąc po świecie, to wielu nie wierzy, że nam się to uda. Wielu przekonuje mnie, że już 5 razy na tej ziemi był podobny rozwój. Dochodziliśmy już 5 razy do ściany i niszczyliśmy nasze cywilizacje i ktoś nam podsyłał Adama i Ewę i od początku zaczynaliśmy. Czy tym razem będzie tak? Oto jest pytanie. Szanowni Państwo, to tyle, co chciałem tytułem wstępu powiedzieć, aby nie za bardzo się powtarzać. A teraz rzeczy, które nas interesują. To pogadajmy, aby mówić na temat i nie niszczyć waszego czasu i udręki, która nas tu spotyka. Kiedy taka pogoda, kiedy można się bawić, cieszyć życiem. Jestem gotów swój punkt widzenia głosić. Ja nie przekonuję Państwa, ja nie wymądrzam się, tylko w imię naszej wspólnej walki mam obowiązek szukać rozwiązań, a co najmniej proponować. A czy one są dobre, czy złe, to czy przyjmiecie, czy odrzucicie, to już do Was należy. Więc spełnię swój obowiązek po tym, kiedy wspólnie szliśmy i zwyciężaliśmy. Dopowiem jeszcze jedną rzecz, przypomniało mi się. Otóż najwięcej energii, najwięcej strat miałem przez walki wewnętrzne, nasze. Dlatego proszę Was, nie walczcie wewnętrznie. Brońcie swoich przywódców. Jak słyszę ataki na Schetynę, ja z nim nie mam nic. Ale nie wolno tego robić. Wybraliście go, i teraz należy pomagać, a co najmniej nie przeszkadzać. Dobra. Szanowni Państwo, dopóki ja... Był taki czas, że zabiegałem o to, bym był wielki. Aż posądzano mnie, że chcę być dyktatorem. A nie, mnie to było potrzebne po to, aby móc razem z wami, prowadząc was, doprowadzić do skończenia komunizmu. I tylko po to. Ale potem przekonaliście mnie,
że nam chodzi o demokrację, że trzeba podzielić się zwycięstwem. Trzeba przegrać siebie, oddać demokracji. Wykonałem mi to. Miałem naprawdę wielką moc. Mogłem długo, długo jeszcze być na tym miejscu. Ale ja oddałem to demokracji. Czy to był błąd? Czy mogłem dłużej pociągnąć? No, zastanawiam się czasem, bo byłem w stanie naprawdę inaczej ustawić świat. To wszystko. Ale uważam, że jednak nie. Będzie trochę gorzej, ale demokracja to zawsze demokracja. Ja też chciałem, jak pamiętacie, dekretów i system prezydencki. Ale po to, że chciałem zdążyć za problemami. Moje dekrety przechodziły przez parlament. A obecna władza to, co przeszkadza, to eliminuje, wyrzuca. Ja tego nie robiłem. Oczywiście szukałem dróg, jak przymusić do szybkości, do tempa, do realizacji, do tego, by nie przeszkadzano. A więc kończąc tą część. Przeciwnik czy ci, którzy źle rządzą, niszczą Polskę, niszczą nasze zwycięstwa, są znani. Ja nawet czasami myślę, że nawet walcząc z komuną było łatwiej. Komuna nie robiła to bardziej w rękawiczkach. A czy są tak bezczelni, że na Boga się powołują, na wiarę. No nieprawdopodobne rzeczy. Dlatego słuchajcie, dajcie z siebie wszystko, aby uratować Polskę przed tym nieszczęściem. To się stało nieszczęście. I dlatego od naszego zaangażowania, od naszego zrozumienia zależy, kiedy to nieszczęście wyeliminujemy. Będą pokolenia dziwić się, jak takie, jak my, tacy świetni walce, pozwoliliśmy sobie na coś podobnego. To nieprawdopodobne. No tak tylko, że ponieważ tworzy się coś nowego, to kiedy nie ma rozwiązań, budzą się demony. Kiedy politycy i my nie zdążyliśmy z dobrymi propozycjami, no to niektórzy próbują stare propozycje. Próbują w inny sposób wypełnić tą lukę braku dobrych rozwiązań. Jak tak będziemy rozumować, to wszędzie będziecie dyskutować, aby nawzajem się przekonywać i jak najszybciej wyjść na drogę mądrej realizacji. To tyle, a teraz pogadajmy chyba, tak? Dziękujemy bardzo za te mądre, krzepiące słowa.